na przykład mówi, że my promujemy kanibalizm. Autentycznie powiedzieli coś takiego. Cholera, ja jestem wegetarianką. To już nie jesteś. Właśnie teraz. Jarek, nieśmiałku, weź kota i... A! Teraz rozumiem. Jarek, nieśmiałku, weź kota i przyjdź zagadać. No Jarek zagadał w orędziu, taki uczesany, przestraszony. To widziałyśmy, że nie będzie teleranka, powiedział. To co ja... Jarek, jas Wirnański do ciebie. I granice absurdu mamy. I mapę Polski. Słuchajcie, idziemy powoli na żuli, bo my teraz robimy sobie chwilę przerwy, puszczamy muzę, dobra? Jak widzicie te rzesze ludzi, to idziemy właśnie na żuli. Jest tak głośno, że... Jest znacznie więcej niż 5 osób. Prawdopodobnie jest i ponad 100 tysięcy dzisiaj. Nie widzimy całości, to jest tylko fragment. Marszałkowska prawdopodobnie aż do placu Konstytucji. Od świętokrzyskiej na pewno.
Na górę! Na górę! Na górę! Posypaj się! Idźcie w górę! Marta! Ludzie nie wiedzą, gdzie idzie! Ludzie nie wiedzą, gdzie idzie, ale musimy głośno skandować tam do tyłu! Idziemy na Żoliborz! 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 Podawajcie no tam do tyłu do ludzi, bo oni nic nie wiedzą, podawajcie! Idziemy na Żoliborz! 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 No podawajcie! Podaj dalej! Idziemy na Żoliborz! 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 Jest Marcin! Jest Marcin! Jest Marcin! Jest Marcin! Idziemy na Żoliborz! Idziemy na Żoliborz! Idziemy! Dziewczyny, odsuwamy się od samochodu, nie idziemy przy samochodzie.
Najwyższy czas rozłożyć parasolki. Nie składamy parasolek! Nie składamy parasolek! Nie składamy parasolek! Nie składamy parasolek! No to czekamy na muzę.
Facebook nam grozi usunięciem transmisji ze względu na muzykę. To po prostu jest chore. To jest chore. Jesteśmy na manifestacji, w której muzyka jest tłem i ta muzyka nie da się zrobić relacji na żywo wydarzenia, na którym muzyka jest tłem do tej muzyki. Jakiś idiota komunikaty nam tutaj przedstawia, także straszące nas. Musicie się bać. Jest jednorożec, zobaczcie, jest jednorożec. Trzech miejscach w Warszawie zebrały się tłumy protestujące przeciwko wojnie wypowiedzianej, a w zasadzie niewypowiedzianej, a wydanej społeczeństwu przez Kaczyńskiego. To tłumy spotkały się na rondzie, które do niedawna nazywało się Rondem Miłoskiego. My je nazywamy Rondem Praw Kobiet. Tam zapadła decyzja, że idziemy na Żoliborz. W tej chwili kilkuset tysięcy tłum, a może nawet milionowy. Trudno powiedzieć, bo nie mamy takiej możliwości, żeby ocenić góry. Nie widzimy początku, nie widzimy końca. Jesteśmy na głównej platformie z muzyką i idziemy na Żoliborz. A muzykę transmitujemy, ponieważ jest oprawą tej manifestacji. Także straszenie nas nie na miejscu. Zatem trudno tutaj cokolwiek powiedzieć do mikrofonu, kiedy jest tak głośno, że to jest praktycznie zagłuszane. Komenda Stołeczna Policji, Pałac Mostowy. To tam, gdzie te niebieskie światełka błyskają. Przekrzyczeć niestety muzyki w tle. Plac bankowy, przed nami plac. A w zasadzie za nami minęliśmy plac bankowy, zobaczcie, że są.
Sławek, czekaj, podejdź tu do mnie. Mieliśmy plac bankowy, muzyka ucichła, więc... Nie podaj, chwili... pojadę dalej, bo schodzą pod koła. Ludzie, nie wchodzimy pod koła samochodu. Sobie zabezpieczają tira, no. Albo się odsuniecie, albo dalej nie pojedziemy. Tak, odsuwamy się od samochodu. Nie wchodzimy pod koła, nie tańczymy przed samochodem. Poproszę jeszcze raz za 4 osoby do zabezpieczenia samochodu. Czy ktoś ze straży może mi pomóc tutaj na miejscu? Halo? Słyszałem to. Podajcie sobie znać przez walkie-talki, że potrzebuję tutaj osób ze straży. Nie wchodzimy pod koła samochodu. Halo, ludzie, spokojnie. Razem. Muzyka ucichła, więc w tej chwili nie powinno być problemu. Na samochód to. Puszczamy przodem, nie zeskakujemy z barierek pod koła. Przejazd na karetki, krótkie bardzo. Uwaga, przejazd na karetki. Jak widzicie, robimy przejazd na karetki. Dziękujemy wam, medykom. Dziękujemy bardzo. Tak, oni są z nami. Przed nami po lewej stronie stołeczna komenda policji, tak zwany pałac Mostowski. Jak widać, ileś samochodów policyjnych odgradza ten budynek od obywateli, którzy się po prostu boją, mimo że nie są celem protestu ani celem złości. Strach jest większy niż nasz. Tego możemy być pewni. Oczywiście spaler często zbrojnych policjantów za samochodami pilnuje budynku. To Anusz Kostek mógłby napisać jeszcze. Machamy panom policjantom, machamy panie policjantom, chodźcie sami do ty. Machamy panią policjantką, dokładnie, bo policjantki też niestety dzisiaj wyszły na ulicę, ale są takie widziwisie. Plac bankowy ciągle pełny, a my już jesteśmy dobre kilkaset metrów za placem. Zobaczcie, ile jest ludzi.
za nami wielka pięść ze znakiem błyskawicy, ze znakiem pioruna, który powinien strzelić wreszcie tą władzę. Teraz wam opowiadać, bo mam tu komunikat, że jeżeli dalej będę transmitował muzykę, ale nie bardzo chyba mogę jej nie transmitować, jak ona tu jest wszechobecna. Facebook mi grozi zamknięciem tej transmisji i usunięciem, jeżeli dalej będzie muzyka. Nie wiem, czy to pomysł pana Ziobry, czy to pomysł jakiegoś lokalnego administratora, ale on jest głupi. Niech ten człowiek zobaczy na obraz i to, co my tutaj pokazujemy, a my jesteśmy już co najmniej 500 metrów za placem bankowym, plac bankowy pełen i tutaj też jest pełno. To już jest całą szerokością ulicy, chodników, torowiska i uliczki równoległe w parku, wokół Parku Saskiego. Idziemy na Żoliborz. Dzisiaj też były informacje o grupach naziolskich, które rzucały się na manifestantów, o kilku pobiciach. Były informacje o nożach i innych niebezpiecznych przedmiotach. Były kije bejsbolowe. To wszystko na nas rzucił Kaczyński. To są tituszki Kaczyńskiego, które zostały uruchomione po to, żeby jego strach był mniejszy niż nasz. Ale jego strach jest większy niż nasz i nic tego nie zmieni, choćby nie wiem co. A tej manifestacji, tych ludzi nic już nie zatrzyma. A na pewno nie pan Kaczyński. Słuchajcie, pamiętajcie, po co zebrałyśmy się i zebraliśmy się na ulicach. Moje ciało! Moja sprawa! Moje ciało! Moja sprawa! Moje ciało! Moja sprawa! Moje ciało! Tak, tutaj mieliśmy bardzo duże dziury, tu ktoś pisze, że cały Facebook blokuje, mieliśmy bardzo duże dziury. Ja wiem, że jesteśmy daleko jeszcze od Żoliborza, ale krzyczmy tak, żeby już nas usłyszał! Przez dobrą godzinę nie mogłem w ogóle nawiązać połączenia z Facebookiem. Później nie szła transmisja. Moja pusia! Teraz udało mi się złapać jakiś kanał. Moja pusia! Nie ja, Rusia! Wolność wyboru zamiast terroru! Wolność wyboru zamiast terroru! Wolność wyboru zamiast terroru! Nie słyszę was! No dobra, skoro mamy teraz małą oglądalność, to widocznie Facebook coś kombinuje. Wolność wyboru! Wyłączamy się i za chwilę wznowimy transmisję.